Hey Daisy. Bye. W drodze do Niemiec. Teraz ja będę kierował, przed chwilą spałem. Także zapraszam do kolejnego vloga. Dzień dobry. Do celu mamy jeszcze 72 km i jesteśmy w drodze. Stoimy teraz w jakimś korku. Nie wiem, co się stało, czy gałęzie jakieś się zerwały, czy jakiś wypadek, ale tam gdzieś w tyle jest policja i chyba straż pożarna. Także musimy stać w małym, drobnym korku. Ale na spotkanie w całkiem dobrym czasie, na 10:00 jest ok. W drodze powrotnej, po drodze będziemy jeszcze mieli montaż. Telefon. Dojechaliśmy do celu już. Idziemy na spotkanie. Po pomiarach wszystko fajnie, pięknie, ale już jest 13:29. Byliśmy... Ile czasu, Mariusz? Ile to było godzin? 3 minuty, dobre. Po dziesiątej. No, troszkę było czasu ustalania. I jeszcze jakiś dodatkowy biznesik chyba się zrobił. Pani chce chyba sprzedawać nasze drzwi, co jest bardzo, bardzo dla nas fajną wiadomością. Może się uda coś z tego zrobić. Z tej mąki chleb będzie. Chyba. Dobra, my jedziemy teraz do następnego klienta. Mamy 190 km. 190 km, ale po drodze do domu, tak prawie. My jesteśmy w drodze, Mariusz zaczął kierować. Okazało się, że u następnego klienta tak naprawdę tylko rozładujemy auto, bo gość gdzieś wyjeżdża na wakacje i nie będziemy tego montować. Nawet może i lepiej, zobaczymy. Ale wczoraj było niezwykłe wydarzenie, na którym nie byłem. Gary V był w Polsce. Planowałem, aby na ten wystąpienie nie jechać, ale ze względu na to, że to 27 wrzesień, czyli urodziny mojej córki. Dziadę, ty masz dwa. Co, Magda? Co Magda? Co można dołożyć? Co Magda? 7 urodziny mojej córki. To wybrałem córkę. Niestety Gary nie mogłem być, sorry Marcin też, ale myślę, że prędzej czy później to nadrobię i kiedyś na Gary go pojadę. Przed chwilą u Mirka widziałem, że fajni goście byli, także u Mirka Burnejko oglądałem tego vloga. Ciekawie było i inspirująco, ale innym razem trzeba wybierać rzeczy ważniejsze, które są ważniejsze dla nas, aby nie mieszały w głowie później i dawały stabilizację emocjonalną. Kurde, jak ja to mądrze powiedziałem, nie? Perfekcyjnie. Aż Mariusz się uśmiecha. Perfekcyjnie. Dobra, my w drodze i powoli, bezpiecznie do celu. My w drodze, Mariusz kieruje, ja odpisuję na maile i będę jeszcze chyba film jeden złożę. W drodze do klienta. Cały czas jakaś praca, coś słuchamy, coś robimy. Sprawdzałem, czy bateria nie padła. Nie. Jednak padła. To nic. My w drodze montujemy jeszcze jakiś film. Plan jeszcze na jakieś filmy muszę instruktażowe zrobić. To znaczy, jak odróżnić jakieś tam filmy,
jak odróżnić jakieś tam drzwi prawe od lewych i takie tam. Zauważyłem, że to całkiem fajną wartość daje innym osobom, ponieważ nawet dzwonią do mnie z YouTube'a, pytając o pewne rzeczy związane z regulacją, z filmów, które po prostu dałem na YouTube. I ludzie to oglądają i radzą sobie z problemami regulacji i lub rozróżniają drzwi bezszlugowe od szlugowych. To całkiem fajnie na sercu się robi, jak tylko ludzie dzwonią, dziękują lub pytają się jeszcze coś, jakby mogli sobie poradzić z pewnymi rzeczami. Fajnie, podoba mi się to. Trzeba takich filmów zrobić jeszcze więcej, które pokażą problem, rozwiążą ten problem. Dojechaliśmy na miejsce już do następnego klienta. To akurat jest klient, który bierze czasu do czasu od nas regularnie. Która jest godzina? 16.20. 16.20 i jesteśmy u celu. U drugiego celu. Skręć następnie w prawo. Skręcam teraz w prawo, bo jedziemy w kierunek Berlin. Następny postój Berlin. Mamy tam spotkanie z klientem, który też od nas chce całą budowę wziąć, tam nietypowe wysokości, bo chyba 2,5 metra od drzwi. Ale co, nie zrobimy? Zrobimy! I jedziemy właśnie na to spotkanie. Jeszcze nie wiadomo, czy dojdzie na 100% tego spotkania, ponieważ gościu nie do końca jest pewny, czy na pewno się będzie mógł spotkać. Jeśli nie, to po prostu przełożymy to na inny dzień. Ale mamy to po drodze. Trzy rzeczy dzisiaj załatwione. 24. Trzy sprawy załatwione, pomiar pod prawie Hamburgiem, montaż właśnie Kroppelstent i do tego Berlin pomiar. I wszystko, te trzy sprawy jednego dnia i tak naprawdę wszystko było po drodze, wszystko było zaplanowane odpowiednio wcześniej, dlatego tak fajnie tam to wszystko wypaliło. I mamy godzinę tak naprawdę 17, jeszcze duży zapas czasu. Dobry plan, dobra realizacja, spokojna głowa. Jedziemy. My w drodze i oczywiście co? Jak to w Niemczech bywa? Korki, panowie i panie, korki! Bardzo, bardzo kolorowo ten z przodu, coś się błyska, chyba jakaś policja. Tam z przodu widać za znakami. A przy okazji jeszcze oglądam Willa Smitha na Instagramie, jak skoczył do Wielkiego Kanionu z Harry Bungee, tak zwanego Bungee Helikoptera, czy jak to się tak zwie. Polecam ten kanał na Instagramie czy na YouTubie. Will Smith bardzo fajne filmiki robi i takiego w sumie vloga nagrywa. Bardzo ciekawe. Czasem bardzo inspirujące. Człowiek niesamowity pod względem dążenia też do swoich celów i który się angażuje bardzo w to, co robi. Ciekawe, naprawdę. Polecam. Zostało nam jeszcze ile? 266 km i przybliżony czas przyjazdu 22.30. 22.30, ale to już na pewno będzie później. Prawdopodobnie będzie to 22.30, 23.30 pewnie. Z godzina później nie będzie. Nie wiadomo, jaki ten korek wielki. Zobaczymy. Powoli. Ale do przodu. Jesteśmy za korkiem! Hurra! Hurra! Godzina w plecy.
Tak bywa! Tak bywa! Tak bywa! Tak bywa! Już dojechałem na miejsce, znaczy do domu. Po całym dniu jazdy, spotkań, pomiarów, montażu. Dziękuję za to, że obejrzałeś ten odcinek. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję za to, że jesteś i że to oglądasz. Do zobaczenia. Niedługo.